No witam serdecznie. Wiele razy pytaliście się mnie, czy warto grać w Dokkana, albo czy lepiej może zainstalować Legends. Dlatego w dzisiejszym materiale przedstawię obie gry, rozłożę na czynniki pierwsze i po prostu powiem swoje plusy i minusy na temat gry. Wydzielę każdy jej aspekt poszczególny i powiem, czy Legends ma lepiej, czy Dokkan ma gorzej. Więc wtedy zobaczymy, jaka będzie finalna ocena i w co lepiej grać. Aczkolwiek mogę chyba już od razu powiedzieć, że przynajmniej teraz lepiej grać w Dokkana, bo czwarta rocznica w Legends to... Także zaczynajmy. Na początku skupię się na rzeczy najbardziej oczywistej, czyli po prostu gameplay. Jak się w tę grę gra i co się w niej dzieje. No to jest bardzo ciekawa sprawa, bo Dragon Ball to jest bijatyka, więc jak słyszymy, że mamy grę z Dragon Balla, to pewnie będziemy się napieprzać Goku i Vegetą po mordach tutaj, Kamehameha. No niby tak, ale nie do końca, bo to jest gra na telefon, Dokkan jak i Legends, troszeczkę jest to wszystko ograniczone, ale jak damy temu szansę, to i tak jest ciekawie. Może najpierw jak to wygląda w Dokkanie. Dosyć zabawnie na samym początku, bo... Nie mamy tam takiego typowego Dragon Ballowego gameplayu, tylko po prostu klikamy w kolorowe kuleczki. I to wszystko, na tym polega gameplay. Ale tak bardziej poważnie to mamy po prostu rotację, jak już wchodzimy do eventu. Wybieramy sobie 6 własnych postaci plus 7 frienda. No i jak już wchodzimy do eventu, to gramy najpierw 3 postaciami, bo mamy tak zwaną rotację. 3 postacie w jednej turze, potem 3 w drugiej, tak dalej, tak dalej. Ale ogólnie to chodzi o to po prostu, że klikamy sobie w kolorowe kuleczki i zbieramy tym samym ki, jak odpowiednio dużo tych kuleczek uzbierzemy, to wtedy nam się robi super atak i Goku robi KBHBH, Vegeta robi Big Bang Attack i takie tam pierdoły. I może to nie brzmi jakoś mega fascynująco i epicko, ale powiem wam, że jak dacie temu szansę, to nawet jest to przyjemne. Gameplay Dokkanowy na pewno ewoluował na przestrzeni, nawet jeśli chodzi o animację, bo na początku to faktycznie była kupa, gdyż animacje były beznadziejne. Każdy Goku robił tę samą animację Kamehameha i to było po prostu takie już nudnawe, ale od kilku lat, 3, może 4, no może nie, może od 3, Dokkan naprawdę poprawił swoją animację i teraz właśnie te animacje super ataku są dosłownie żywcem wyjęte z anime, z kinówek i to wygląda zajebiście, kiedy Piccolo robi jakiś atak albo Goku robi jakiś atak i to jest po prostu scenka z anime wyjęta. I to mi się bardzo podoba. I ogólnie gameplay Dokkanowy jest mega chillowy, nie jest dynamiczny, jest statyczny, możemy się zastanowić dłuższą chwilę nad każdym naszym ruchem, gdzie na przykład w Legends, już tutaj przejdę do Legends, jest to wszystko bardziej dynamiczne, mamy większą kontrolę nad naszą postacią w czasie walki i to już jest bliżej takiemu typowemu Dragon Ballowemu napierdzielaniu się po mordach, ale dalej jest to ograniczone przez po prostu klikanie w karty, bo żeby nasza postać zaatakowała, zrobiła unik czy coś, no to musimy klikać w kartę. Okej, żeby zrobić uniku nie musimy klikać w kartę, musimy po prostu przesunąć palcem w lewo albo w prawo. Ale w każdym razie nie mamy takiej ultra pełnej kontroli nad postacią, tylko po prostu jesteśmy ograniczeni do 4 kart, każda karta robi co innego, no i to tyle, po prostu jedna karta to atak do przodu pięściami, druga to kiblasty, trzecia to jakiś tam power up, a czwarta to po prostu specjalny ruch właśnie jak Kamehameha, Big Bang ataki i tam inne, Bakanko Sappo. No i co jest lepsze? Szczerze powiedziałbym, że... No, powiem tak. Dla początkującego Legend może się wydawać bardziej ciekawsze, bo jest bardziej dynamiczne, ale ja osobiście wolę właśnie Dokkan względu na to, że to jest takie statyczne, chillowe, niewymagające pośpiechu, można się właśnie zatrzymać na dłuższą chwilę i pomyśleć. Nie jesteśmy ograniczeni czasowo, gdzie w Legends, no niestety nie mamy czasu na żadne przemyślenie. Możemy sobie oczywiście zapauzować grę, a wtedy nic nie widzimy. Zasłania nam ekran właśnie ta pauza, a w Dokkanie czegoś takiego nie ma. Możemy sobie odstawić telefon, pójść do łazienki, zrobić sobie kawę, wrócić i dalej po prostu grać, jakby nigdy nic się nie stało. Więc według mnie Dokkan wygrywa w tym aspekcie, ale jeśli ktoś woli Legends, to w sumie się nie dziwię. To już zależy od waszego po prostu stylu. Czy wolicie bardziej dynamiczne rozgrywki, czy takie na chillu. Kolejną rzeczą, którą chcę omówić, to jak bardzo gra traktuje graczy free to play, czyli takich, którzy nie chcą wydawać pieniądze.
bo obie gry to gry gacha, a gry gacha słyną z tego, że wyskrobią cię z każdej złotówki i jeszcze gówno dostaniesz. Od razu powiem, że Dokkan według mnie wygrywa i to o kilka poziomów nad Legends, gdyż Dokkan jest jedną z najbardziej free-to-play friendly gier, jaką widziałem i można to udowodnić na przykład tym, że początkujący gracze dostają na start, jak tylko zrobią misję oczywiście, odpowiednie będzie im się troszeczkę chciało, to dostają na start bardzo dobry Team Ginyu Force albo Team Bardock i zajebistą LR-kę Goku Saiyan Sagi, który ma fajnego lidera, dzięki któremu możemy zrobić bardzo fajny team. I powiem wam tak, gracze free-to-play mają bardzo fajną sprawę, ponieważ 80% kontentu obecnego w grze możecie zrobić naprawdę nie wydając pieniędzy, nie mając postaci premium, z banerów, summonów. Możecie po prostu wyfarmić sobie wszystkie postacie, które są w eventach, skleić z tego fajny team i robicie po prostu większość trudnych eventów w grze, czego może być na przykład tutaj użytkownik JP Hunta, bardzo fajny youtuber, który właśnie przechodzi grę i eventy tylko takimi postaciami free to play farmionymi, a tych z banerów nie rusza. I można, tylko po prostu trzeba chcieć i mieć troszeczkę czasu. Legends natomiast jest bardzo skąpe na kasę i to bardzo, bardzo skąpe na kasę. W większości nowych eventów nie zrobisz, jeśli nie masz nowych kart, po prostu będzie ci bardzo ciężko, obie to niemożliwe, ale i tak największa beka była teraz, bo wyszedł taki event rocznicowy właśnie, gdzie jak miałeś Ui Goku na kilku gwiazdkach, czyli jak kilka razy tego Goku dorwałeś, to dostawałeś zwiększone bonusy do dropu, a jak tego Goku nie miałeś, to ten drop rate był chujowy jak barszcz i musiałbyś grindować cały dzień, żeby uzbierać fajne nagrody. No a jak miałeś szczęście i trafiłeś Goku z 50 razy, no to gratulacje, wyfarmisz sobie szybciej te medale. Więc no, free to play friendly i Legends nie idą w parze. Dokkan zdecydowanie wygrywa. Dalej mamy podział na Globala i JP. A co to jest JP? Oczywiście chodzi o Japonię. Legends tego nie ma. Legends to jest jedna gra, jeden serwer, każdy jest równy w pewnym sensie. Z kolei Dokkan jest podzielony właśnie na część globalną, czyli cały świat, oraz część tylko dla graczy japońskich. Kurczę, to jest ciekawa sprawa, bo z jednej strony to jest plus dla Legends, że właśnie wszyscy są równi, bo jest jeden serwer i jest spokój. Ale w Dokkanie też można by z tego jakieś plusy wyciągnąć, głównie dla strony Globala, ponieważ JP jest do przodu względem Globala jakieś 4 miesięcy, czyli ma nowe karty, nowe eventy, zanim Global je dostanie. No i dla Globala to jest bardzo duży plus, bo mogą sobie ładnie zaplanować swoje przyszłe samony i tak dalej. Przykładowo, jak była rocznica na JP w lutym, no to gracze Globala mogli się na spokojnie przygotować, uzbierać sobie DS, czyli taką walutę właśnie w grze, żeby teraz w lipcu się przygotować, mieć 2000 DS-ów i uzbierać sobie wszystkie fajne karty, bo po prostu wiedzieli już wcześniej, że co się szykuje na rocznicę, nie? Więc to jest dla Globala duży plus, że po prostu wiedzą, co będzie za jakiś czas, gracze JP tej przewagi nie mają i to też może być plus, bo gracze JP grają na spontanie, nie muszą się martwić, że kurde, za 5 miesięcy wyjdzie ta karta, a ja bym chciał tę kartę, co jest teraz, ale kurde, a potem przychodzi pół roku później i kurde, no chciałem tę kartę, ale za 2 miesiące będzie jeszcze lepsza, kurde, nie wiem co robić i w końcu nie wydaje DS-ów na nic, bo się takie błędne koło robi, że zbiera, potem przychodzi ta karta, ale wychodzi jeszcze lepsza w międzyczasie i tak w koło Macieju, gracz od tego problemu nie ma, wychodzi coś, to albo samonuje, albo nie. Więc to już jest kwestia taka osobista, ja bym powiedział, że no to jest taki, ja bym dał tutaj znak równości, bo jednak dobrze mieć jeden wspólny serwer, ale jeśli chodzi o Dokkana, to Global ma bardzo fajną sytuację w tej kwestii, bo po prostu może sobie ładnie tutaj zaplanować swoje samony, ale mimo wszystko finalnie daje znak równości, bo to jest zbyt taka głębsza sprawa, zbyt skomplikowana sprawa, żeby na razie powiedzieć, co jest lepsze, dlatego tutaj daje chyba znak równości. Kolejna bardzo kontrowersyjna rzecz, przynajmniej dla Legends, to ulepszanie starych postaci. W obu grach, i w Dokkanie, i w Legends, jest pewna mechanika, taki system, który pozwala przywrócić do łask stare karty, które już na obecną chwilę się nie nadają, ale powstał taki specjalny system jak Eza w Dokkanie albo Zenkai w Legends. I od razu mówię, Eza w Dokkanie wygrywa ponownie,
bo Zenkai to jest kolejny skok na kasę. I jest to też po prostu bardzo nieprzyjemne dla free-to-play graczy z tego powodu, że żeby mieć na przykład kartę na żeby zrobić Zenkai karty w Legends, to nie wystarczy, że masz kartę. Musisz tę kartę mieć na 7 gwiazdek. Co to znaczy? Ano znaczy to to, że musisz tę kartę trafić 5 razy, żeby móc jej zrobić Zenkaja, bo Zenkaj jest możliwy tylko od 7 gwiazdek. W Dokanie takiej głupoty nie ma. Masz kartę, którą też musisz potem pulnąć tam 4 razy więcej, żeby jej odblokować ukryty potencjał, to jest zupełnie co innego. Wystarczy, że masz jedną kopię karty, Eza jest dostępna, idziesz na event, zbierasz medale, koniec. Nie musisz jej mieć 5 razy, żeby potem po prostu ją ulepszyć. To jest, nie wiem, co sobie ludzie wymyślali w tym Legend, żeby takie coś dać, ale to jest chore i głupie. Tylko teraz jeszcze taka jedna ciekawa rzecz, tylko się poprawię na fotelku. Bo Zenkai działa tak, że możesz sobie te całe specjalne, nie wiem jak to się nazywa, orby na ulepszenie postaci albo wysamonować, czyli jak jesteś właśnie bogatym wielorybem, jak to się mówi, jak jesteś whale'em, to po prostu samonujesz i masz to w dupie, masz to w 5 minut wszystko gotowe. No albo robiąc misje, które są dosyć proste, ale uciążliwe i długie. W Dokanie nie jest tak łatwo zrobić Ezę, chociaż jak grasz przynajmniej rok, to już raczej każdą Ezę zrobisz, dlatego że żeby zdobyć medale potrzebne do Ezy, potrzebujesz mieć odpowiedni team, którym pójdziesz na daną Ezę, zrobisz bossa 30 razy, musisz 30 poziomów przejść daną kategorią i wtedy jak to zrobisz, to masz medale, gratulacje, twoja postać zostaje ulepszona i już nie jest śmieciem, jakim była do tej pory. A tylko nowi gracze raczej mają bardzo małą szansę, żeby zdobyć jakąkolwiek Ezę, bo na każdą Ezę potrzebna jest odpowiednia kategoria, a kategorii jest mnóstwo, więc początkujący gracze raczej nie mają co myśleć o tym, że sobie ulepszą jakieś karty, które pulnęli, ale to raczej też nie jest problem nowych graczy, bo nowi gracze sobie bez Ezy poradzą, jak walną jakiegoś, nie wiem, Goku, Vegeta, Blue teraz na rocznicy, także to nie żaden problem. Ale jednak finalnie powiem, że Dokkan wygrywa, bo wystarczy mieć po prostu kopię karty i to wszystko, przechodzisz event 30 razy. Dla starych graczy to nie jest nic trudnego, żeby mieć po prostu każdą kategorię w grze, bo gra naprawdę jest bardzo hojna i rozdaje niektóre karty za darmo, a są one dobre mimo wszystko, a w Legends to po prostu 5 kart musisz mieć i dopiero potem możesz sobie robić Zenkaja, także nie, Dokkan wygrywa zdecydowanie. Kolejna rzecz to PvP. No tu jest sprawa bardzo prosta. W Legends PvP istnieje, w Dokanie PvP nie istnieje. Jedyne co jest najbliższe takiej interakcji z drugim graczem to World Tournament, czyli po prostu taki Tenkaichi Budokai. Ale w Dokanie ten tryb jest kompletnym ścierwem, nudnym, do pożygu, mam ochotę się zabić za każdym razem jak WT wychodzi, więc żadnego PvP nie chcę w Dokanie, bo ta gra po prostu raz, że jest nieprzystosowana pod PvP, a dwa, po prostu ta gra zdechnie, bardzo szybko. Legends ma PvP i jak kiedyś masochistą to spoko, ale jak cenisz sobie swój zdrowy rozsądek, umysł i tak dalej, to nie wchodź PvP i nie graj, po prostu to jest wszystko nie fair. Tam grają tylko typowe właśnie wieloryby, bogate kurde skurczybyki, co mają każdą postać na 14 gwiazdek. I nie, PvP jest beznadziejne i to psuje grę też z tego powodu, że właśnie wychodzą karty. W Dokanie karty jak wychodzą, to wychodzą, bo gra jest nastawiona na walkę z komputerem. Praktycznie zawsze. W Legends, no to właśnie jest ta rywalizacja pomiędzy prawdziwymi ludźmi, więc tutaj deweloperzy muszą też robić karty pod PvP. No i to właśnie tak troszeczkę psuje balans gry, to tak dosyć mocno, power clip wystrzela jak po prostu korek w Sylwestra, więc PvP bardzo niszczy taką grę i cieszę się bardzo, że Dokkan jej nie ma i mam nadzieję, że nigdy PvP nie zostanie w Dokkanie wprowadzone. Także póki co Dokkan przez brak czegoś wygrywa, więc tyle w temacie. Kategorie. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Tutaj chyba Legends wygrywa, jeśli chodzi o kategorie, bo nie chodzi mi o ilość kategorii. Co to w ogóle są kategorie? Bo może nie każdy wie, o czym ja gadam, tak właściwie. Na przykład, nie, ktoś odpalił filmik i o, fajnie, będzie coś o Legends, Dokkanie, bo czegoś się nauczę, a ja tutaj gadam, jakby ktoś już ogarniał tę grę 5 lat jak ja. Kategorie. Każda karta ma swoją kategorię. Przykładowo taki Goku, jakie może mieć kategorie? No, kategoria na przykład Goku Family, bo należy do rodziny Goku, bo jest Goku. Kategoria Super Saiyana, jeśli ma na przykład na karcie SSJ odpolonego. Kategorię Pure Saiyans, bo jest on właśnie Saiyanem czystej krwi. No ale jest taka jedna rzecz, która w Legends lepiej wyszła, mianowicie podaję tutaj przykład na ekranie karty Vegito Blue. I tu jest Vegito Blue i w Legends, i w Dokanie. I
w Legends każdy Vegito Blue, każda postać fuzyjna, jeśli tylko składa się z Pure Saiyans, dwójki Pure Saiyans jak Gogeta, Vegito albo Kefla, no to automatycznie dostają kategorię Saiyan. A odpowiednikiem kategorii Saiyan w Dokkanie jest Pure Saiyans i taki Vegito, Gogeta nie mają kategorii Pure Saiyans, co jest trochę głupie, logiczne czasami, ale finalnie to jednak głupie, że Gogeta, który składa się z dwóch Saiyan, nie ma kategorii Pure Saiyans. I taka ciekawostka, są karty typu Goku i Vegeta, którzy się transformują w Gogetę. I te karty mają już Pure Saiyans, bo najpierw mamy Goku i Vegetę, ale też do pewnego czasu nawet takie karty nie miały kategorii Pure Saiyans, dopiero zmienili je tak chyba 2 lata temu, że właśnie takie karty typu Goku i Vegeta do Vegito albo Gogety będą mieli od teraz też kategorię Pure Saiyans, to bardzo wyboostowało te karty, a więc było to od zawsze i mi się podoba rozwiązanie Legends, bo to jest tylko gra, już nie bądźmy aż tacy tutaj, że wiadomo, że Gogeta to nie jest Pure Saiyan, bo to jest postać spuzyjne, ale to o co tak, po co tak. Legends tutaj wygrywa moim zdaniem, jeśli chodzi o kategorie i jak traktuje swoje karty. Dalej mamy tak zwany pity system, a raczej coś na wzór tego, bo mamy pewne coiny w obu grach. Na czym te coiny polegają? Ano, za każdego samona dostajesz odpowiednią ilość coinów. I o ile w Dokkanie jest to na każdym banerze, tak w Legends jest to tylko na niektórych banerach. Na przykład teraz na rocznicowych banerach są coiny, co już jest minusem, że w Dokkanie są na każdym, a w Legends są tylko na niektórych. To jest pierwszy minus, bo od razu mówię, że Dokkan wygrywa w tej kwestii. Drugi minus, dosyć poważny, jest taki, że coiny możesz zbierać sobie w Dokkanie cały czas i możesz sobie wymienić na daną postać, jak tylko się ta postać pojawi na banerze. A w Legends masz zbieranie coinów i wydawanie coinów ograniczone czasowo i możesz to zrobić tylko raz na baner. Przykładowo teraz jak wyszedł baner w Legends Ui Goku, to mogłeś sobie zbierać coiny, jak uzbierasz 50 coinów, to możesz sobie wymienić kolego te 50 coinów na własnego Ui Goku. Brawo. Szkoda tylko, że jeśli jesteś graczem free to play, to zanim uzbierasz przynajmniej 10 coin, to się zesrasz, a nie mówiąc już o 50. W Dokkanie też tak jest, też nie uzbierasz 500 coinów, żeby zebrać sobie tutaj LR-kę, bo musiałbyś wydać na jednym banerze 2500 DS-ów, to jest dużo, jak na gracza free to play. Ale w Dokkanie jest to, że te coiny ci nie uciekną. I nawet jak baner zniknie, to poczekaj te 6 miesięcy i ta LR-ka wróci na dany baner i wtedy będziesz mógł sobie go za coiny wziąć. Te coiny są na stałe, na zawsze, one ci nie znikną, dopóki ich nie wydasz. W Legends, o, nie zdążyłeś uzbierać wszystkich coinów w ciągu trwania baneru? Trudno, zabieramy ci je. Co mi zrobisz? Więc Dokkan tutaj wygrywa zdecydowanie, a Legends, no, niestety posysa. Chodźmy dalej. Skip samonów, to jest bardzo prosta rzecz. W Legends możesz sobie skipnąć animację samona, jak zobaczysz, że animacja jest chujowa i pewnie dostaniesz jakieś gówno. W Dokkanie tego jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że kiedyś będzie. Tyle, Legends wygrywa, to jest fajna opcja. Czemu mam czekać na jakieś gówno 10 SR-ek, skoro mogę to skipnąć? No nie wiem, nie wiem. Kolejna rzecz to dzienny samon jest przeceniony. Co to znaczy? Ano to znaczy, że normalnie w Dokkanie na przykład na single samona potrzebujesz 5 DS-ów. W Legends potrzebujesz 100 CC-ków, żeby sobie zrobić single samona i to się wszystko ładnie kalkuluje między Dokkanem a Legends, bo żeby zrobić multi w Dokkanie potrzebujesz 50 DS-ów, a żeby zrobić w Legends multi potrzebujesz 1000 CC-ków, więc 100 CC-ków odpowiada 5 DS-om właśnie. No i w Legends jest taka fajna sprawa, że możesz sobie zrobić za 20 CC-ków single samona raz na dzień, na każdym banerze, chyba na każdym, ale na większości na pewno. W Dokkanie czegoś takiego nie ma, a szkoda, bo byłaby to naprawdę bardzo fajna rzecz, żeby sobie wejść każdego dnia i za jednego, idąc właśnie matematyką, za jednego DS-a zrobić sobie singla. I to naprawdę jest coś, bo naprawdę z jednego DS-a można by było ustrzelić jakieś bardzo fajne tutaj karciochy. W Legends za 20 TC-ków nawet trafiłem kiedyś kilka LF, także to było coś niesamowitego, dlatego jakbym na przykład w Dokkanie trafił jakąś LR-kę za jednego DS-a, no to by było coś pięknego, więc fajnie jakby to kiedyś wprowadzili, ale się na to na razie nie zanosi, więc może być z tym krucho. Ale Legends tutaj wygrywa zdecydowanie, to jest fajna opcja. Top Grossing. W Dokkanie to już upada, ale dalej istnieje. A w Legends chyba tylko raz to było. Co to jest top grossing? Ano mianowicie to jest takie coś, że jeśli będziemy w sklepie
jeśli w sklepie App Store, jeśli w App Store będziemy na pierwszym miejscu, to w nagrodę od deweloperów dostajemy nagrody, których główną zawartością są właśnie DS-y dla Dokkana albo CC-ki dla Legends. I to jest spoko sprawa, bo z takich top grossingów, przynajmniej na JP, bo Dokkan z globalem to jest różnie w Dokkanie, ale na przykład na japońskim Dokkanie za top grossing dostajemy 30 DS-ów, a jeśli będziemy mieli podwójny top grossing, czyli będziemy i na iOS-ie i na Androidzie na pierwszym miejscu, dostajemy 100 DS-ów. To jest razem prawie 3 multi, więc to jest naprawdę bardzo spoko sprawa. Niestety w Legends top grossing jest praktycznie nieosiągalny, bo, no nie wiem, po prostu jest nieosiągalny. Legends tylko raz miał chyba na drugiej rocznicy top grossing wbity, ale potem już nie widziałem, żeby jakikolwiek inny top grossing był wbity, także no to nie jest wina gry, to jest po prostu wina tego, że mają za mocną konkurencję. A Dokkan jeszcze jakoś się trzyma, bo Dokkan na każdych takich potężnych celebracjach typu rocznica, celebracje pobrań, a co tam jeszcze jest, Golden Week, Tanabata, no to tam mamy gwarantowane, że zawsze dostaniemy jakiś top grossing, a kiedyś, w takich dobrych czasach Dokkana, to co miesiąc był top grossing, nieważne jaka była celebracja, jaki był banner, Dokkan zawsze był pierwszy i każdy dostawał nawet P30 DS-ów co miesiąc, tego mógł być pewien. Teraz jest troszeczkę gorzej, ale nie tak źle jak na Legends, także Dokkan znowu wygrywa. Chociaż to nie jest właśnie, tak jak mówię, no zależne od samej gry, od mechaniki gry, tylko po prostu, no, konkurencja jest lepsza, jeśli chodzi o Legends. Dalej mamy Hidden Potential, czyli ukryty potencjał. Taka mechanika, która też pozwala ulepszać postacie. I co chciałem tak powiedzieć? Nie chodzi mi może o samą mechanikę Hidden Potentialu, tylko bardziej o orby, które musimy dać, żeby ulepszyć, bo to działa tak, że żeby ulepszyć daną postać, to musimy wsadzić w nią kilka orbów, kilkanaście orbów, nawet kilkaset orbów można powiedzieć. No i mamy to samo i w Legends, i w Dokkanie. Tylko że w Legends to jest moje wrażenie teraz, bo w tę grę też gram dużo, ale mi się wydaje, że w Legends te orby są, bardzo dużo ich musisz mieć, żeby jedną postać ulepszyć, a ciężko je zdobyć, że ciężko, musisz też dużo potem grindować, żeby je zdobyć, a w Dokkanie mam wrażenie, że zawsze mi starcza. Ja w Dokkanie już chyba od 4 albo 5 lat nie miałem czegoś takiego, że sobie masowo ulepszałem postacie orbami i mi wyskoczyło, że brakuje ci orbów. Naprawdę od 5 lat czegoś takiego nie miałem. Dokkan dobrze dysponuje tymi orbami, wie ile ich dawać, a Legends to... Ja zrobię Hidden Potential dwóm postaciom i już mi ich brakuje, muszę iść dalej na eventy farmić, więc możliwe, że tylko mi się tak wydaje, że jakoś, nie wiem, nie umiem farmić, ale naprawdę w Dokkanie ja już od 5 lat nie miałem problemu z orbami, zawsze miałem i zawsze mam nawet nadmiar tych orbów, a w Legends to po prostu jest tragedia i co chwila muszę farmić, więc moim osobistym odczuciem, no to Dokkan tutaj znowu wygrywa, po prostu jest lepsze rozporządzenie tymi orbami, to jest spoko. Dalej mamy gotowość do gry. Nie wiedziałem jak to nazwać, więc po prostu nazwałem to gotowością do gry. O co mi chodzi? A więc tak, w dwóch grach trafiamy nową kartę. I teraz tak, w Legends, żeby ta karta była gotowa do gry, to musimy zrobić tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, zrobić jej level na maksa. I po drugie, wbić jej ten cały Hidden Potential. Jeszcze jest trzecia rzecz, że musimy jej w sumie equipment zrobić, ale... To według mnie przynajmniej nie jest aż tak bardzo potrzebne. Natomiast w Dokkanie też musimy zrobić level na maksa, też musimy zrobić Hidden Potential, ale dodatkowo musimy jeszcze wbić Super Attack na poziom 10 oraz zrobić Awaken i Dokkan Awaken. I to jest troszeczkę na... Może nie tyle co na minus dla Dokkana, ale bardziej na plus dla Legends, bo to nie jest uciążliwe w Dokkanie zrobić te wszystkie rzeczy, to się robi nawet naprawdę łatwo i szybko i przyjemnie, tylko po prostu Legends, no masz dwie rzeczy mniej do roboty, prawda? Więc ja bym powiedział tutaj Legends wygrywa, bo po prostu jest mniej rzeczy do roboty, żeby postać była gotowa do gry. To nie jest taki no minus dla Dokkana, to jest bardziej plus dla Legends, bym powiedział. Bo wbicie super ataku też jest szybkie, normalne, przyjemne. Mamy Elder Kaya, mamy postacie farmione, które można wykorzystać. Jedynie zbieranie medali może być uciążliwe, ale to naprawdę jest teraz automod. Mamy boosta, możemy szybko te medale sobie uzbierać. Nie jest ich dużo, bo tylko 77, a też nie zawsze, więc to jest takie no, szybkie, tylko po prostu w Legends jest jeszcze szybciej, bym powiedział. Także można powiedzieć, że Legends na plus. I ostatnie takie rzeczy, takie już bardziej kosmetyczne, to arty na przykład.
I powiem tak, arty w Legends to po prostu najładniejsze arty Dragon Ballowe, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. Arty w Dokkanie też są ładne, ale naprawdę mega mi się podoba styl, kreska artów w Legends. No i te arty są interaktywne, animowane. I naprawdę, jak, nie wiem, przesuniemy ekran albo tapniemy kilka razy w ekran, to się włącza kolejny art i to jest takie wow, ale to jest fajne, ale to jest super, dlatego w Legends arty są o wiele lepsze. Tak powiem, to jest chyba najlepsza część Legends tak naprawdę. Arty są zajebiste w Legends. Dalej mamy tapetki. To jest też takie bardzo mega kosmetyczne. W obu grach mamy coś na zasadzie tapetek. W Dokkanie to działa tak, że mamy tapetki, które nam dają twórcy na różnych celebracjach i możemy je ustawić albo nie, więc mamy ich tak jakby ograniczony wybór. A w Legends no też mamy ograniczony wybór, ale te tapetki działają troszeczkę inaczej, ponieważ na naszym głównym ekranie pojawia się postać, którą mamy i mamy ją wybraną jako pierwszą w składzie. Przykładowo jak trafię sobie powiedzmy, nie wiem, jakiegoś Trunksa i go ustawię sobie na początku w liście, to mam Trunksa w Legends na głównym ekranie jako taka tapeta i to jest zajebiste. A w Dokkanie też są fajne tapety, ale jest ich mniej i dają ich je po prostu twórcy. Nie możemy tak jakby sami tych tapet załatwić, tylko po prostu one się pojawiają na specjalnych celebracjach, no i nie zawsze nam się mogą spodobać, prawda? A w Legends ten wybór jest znacznie większy, ciekawszy i powiem wam, że nawet bym wolał też, żeby to było w Dokkanie takie coś, że na przykład, nie wiem, sobie jakiegoś Trunksa albo Goku ustawił, który mi się podoba, niż takie customowe tapety prosto od twórców, które są ładne, ale jednak pomysł w Legend mi się bardziej podoba. Więc Legends chyba znowu na plus. No i ostatnia rzecz to jest po prostu frajda, fun, w co mi się przyjemniej gra. Dokkan. Przyjemnie mi się gra w Dokkana, bo raz, że ta gra jest właśnie bardziej free-to-play friendly, jest chillowa, nie zmusza się do wydawania pieniędzy. Przyjemniejsza jest dla oka w pewnych momentach. Gameplay, tak jak mówię, jest bardziej chillowy. Mogę sobie pójść do kibla, mogę sobie pójść zaparzyć kawę. Mogę nawet do sklepu sobie pójść i wrócić jutro na zajutrz, a i tak gra będzie na mnie czekać. Nie wyłączy mi się, nie wyskoczy mi, że przegrałeś, za długo czekałeś. Więc Dokkan jest według mnie przyjemniejszy, ciekawszy. Twórcy są bardziej free-to-play friendly. W ogóle twórcy są bardziej hojni, dają ci więcej rzeczy za zrobienie czegoś. Na celebracjach ten top grossing istnieje, w Legends ten top grossing kurwa nie istnieje. Więc bardziej mi się przyjemnie gra w Dokkana i ja osobiście polecam Dokkana. Ale jestem ciekawy, co na przykład fani Legends by mogli powiedzieć, żeby się obronić i przy okazji zjechać do Dokkana. Jestem bardzo ciekawy, bo to może być ciężkie zadanie swoją drogą. Ale no nic, taka jest moja opinia. Napiszcie, jaka jest wasza, co bardziej lubicie. Ogólnie no polecam grać w obie gry, bo to jest Dragon Ball, a Dragon Ball jest subcio i w ogóle nie, ale Dokkan no jest bardziej przyjemny i taki bardziej chillowy. Ale no, nieważne, to była moja opinia. Napiszcie jeszcze raz, jaka jest wasza. A ode mnie to tyle, także dzięki za oglądanie, no i na razie, no i cześć.